Cześć moi drodzy, witajcie w ten jakże piękny sobotni dzień. Dawno nic nie nagrywałem, ale ogólnie to zaczyna się prawie każdy mój filmik tymi słowami. Dzisiaj spotykam się z Mariuszem i jego kobietą Ewą. Z Mariuszem poznaliśmy się na ostatniej wyprawie, kiedy byłem na Kaszubach. Ma taką samą TDM-kę jak moja, którą zaraz będziecie mogli zobaczyć. I na moje zaproszenie Mariusz przyjechał do Brodnicy, a w zasadzie w okolice Brodnicy. Dzisiaj wybieramy się na objazd okolicy. Chcę mu pokazać bliższą i dalszą okolicę Brodnicy. Także zapraszam do oglądania. Cześć. Cześć. Widzę, kamerka jest? Jest. TDM-ka jest, kamerka jest. No to ruszamy. A ruszamy z bardzo ciekawego miejsca, jakim niewątpliwie jest półwysep Wądzyn, położony nad jeziorem Wądzyńskim. Wyjątkowość tego miejsca ujawnia się z perspektywy lotu ptaka, więc zobaczcie i ocencie sami. Pierwszym celem, który obraliśmy podczas dzisiejszej wycieczki, jest nowo wybudowana wieża widokowa nad jeziorem Chojno. Wysoka na kilkanaście metrów budowla pozwala z góry obserwować pobliskie jezioro wraz z ogólnodostępną plażą zapełnioną turystami w okresie letnim. Upojeni pięknym krajobrazem, ruszamy w kierunku miasta Brodnica i dalej poprzez Zbiczno na Grzmięce. Ciekawą, krętą drogą o dobrej nawierzchni, po przejechaniu kilkunastu kilometrów, docieramy na skraj lasu, by po chwili jazdy polną leśną drogą dotrzeć do mostu na rzece Skarlance. Skarlanka to prawdziwa perła pojezierza brodnickiego. Jest typową rzeką pojeziorną z leniwym, ledwie wyczuwalnym nurtem i szeregiem urokliwych jezior na trasie. Jej długość to ponad 37 km. Przepływa przez 7 jezior, by finalnie wpaść do rzeki Drwęcy. Stanowi zdecydowanie jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych pojezierza brodnickiego. Krystalicznie czysta woda pozwala na mostku nieopodal miejscowości Grzmięca obserwować miliony muszelek zgromadzone na dnie rzeki. Na chwilę zatrzymujemy się jeszcze, by stryknąć fotkę i nagrać jakieś ciekawe ujęcia na mostku łączącym największe jezioro pojezierza brodnickiego, jezioro Wielkie Parkęczyny, z innym jeziorem, jakim jest jezioro Dębno, by następnie ruszyć dalej w kierunku Nielbarka. Mała zmiana sprzętów dla porównania. Dosiadam teraz furę. Mariusza.
Jezioro Nielbark powstało samoistnie na terenie dawnej kopalni żwiru. Przez wiele lat natura przekształciła ten poeksploatacyjny zbiornik w urocze rozlewisko, które jest rajem dla wędkarzy. Na jeziorze znajduje się kilkanaście wysp, z czego jedna stała się siedliskiem dla mew śmieszek. Tuż obok jeziora przepływa rzeka Drwęca, będąca rajem dla kajakarzy. Taras widokowy znajdujący się wysoko nad lustrem wody, skąd można podziwiać większość wysp i urozmaiconą linię brzegową, powoduje, że krajobraz jest niezapomniany i tworzy niepowtarzalny klimat. Dojechaliśmy teraz do miejscowości Kurzętnik i wspinamy się tak wysoko polną drogą, żeby na górze zobaczyć fajne ruiny zamku z takim amfiteatrem jakby. Jest stamtąd naprawdę widok bardzo daleko na okolice. Myślę, że jest to jeden z najwyższych tutaj punktów w okolicy. Przejeżdżamy teraz przez piękne miasto, o którym niewątpliwie jest Iława. Kierujemy się w kierunku miejscowości Szymbark, ale nie ten Szymbark kaszubski, tylko ten nasz tutaj okoliczny. W miejscowości Szymbark są naprawdę bardzo fajne ruiny zamku. Co prawda, z tego co wiem, to tam do środka nie można wejść, ale z zewnątrz prezentuje się naprawdę okazale i też sceneria, w której jest położone, czyli okolice lasu, jeziorka, bardzo ładnie się to wszystko prezentuje, więc za 8 km już powinniśmy być właśnie w Szymbarku. Zamek w Szymbarku to XIV-wieczna budowla zniesiona przez kapitułę pomezańską. Budowa rozpoczęła się najpewniej w latach 70. XIV wieku. Zamek wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 75 na 92 metry przy wykorzystaniu nasypu zniszczonego ogrodu pruskiego. Otaczał go wysoki mur z 10 basztami obronnymi. Główna droga wjazdowa prowadziła przez drewniany most zwodzony. W czasie II wojny światowej był tymczasową siedzibą Armii Czerwonej, która odchodząc w 1946 roku doszczętnie go spaliła i do dziś pozostaje w ruinie. Obecnie w rękach prywatnego właściciela i wystawiony na licytację komorniczą, zamek niszczeje i nie jest udostępniony do zwiedzania. To miejsce to jest ostatnim na dzisiejszej trasie. Niestety mocno ogranicza mnie czas i nie mam dzisiaj więcej czasu na dłuższe zwiedzanie. Niemniej jednak bardzo miło spędzony dzień z Mariuszem, z Ewą. Także jeszcze raz dziękuję za spotkanie, za fajne obiekty, które dzisiaj zwiedziliśmy razem i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie lajka w górę, subskrypcję.
I ode mnie tyle. Na razie, do zobaczenia, cześć.